Cześć wszystkim, tu Łoł Niedźwiadek, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Emerald. Dzisiaj wyruszymy sobie do kolejnego miasta i podejrzewam, że powalczymy już z pierwszym trenerem. O, jakiś koleś. Ciekawe co od nas chce. Przepraszam bardzo. Pewnie jesteś trenerem Pokémon, no raczej. Czego ty chcesz? Jakieś narkotyki sprzedajesz? O, a może nie. One nie są takie brudne, te twoje ubrania. Albo jesteś początkującym trenerem, albo zwykłym chłopakiem. Szukaj jakichś utalentowanych trenerów. Okej. Okay. Spoko. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem kim on był. Dobra, podejrzewam, że sobie złapiemy tutaj za chwilę jakiegoś Pokemona. Przydałby nam się wodny, bo mamy ognistego. Zobaczmy, na co trafimy. Pohiena, to nic ciekawego. Troszkę sobie podleveluję płomyczek. O, 11 level, miło. Na 16 się chyba przemienia. Wurmple. Skraczujemy. Nie będziemy Embera tutaj marynować. Tutaj ktoś jest? Nie. Ale będzie. Co ty chcesz ode mnie? Ciekawego, berry. Dwa oran berry. Przydadzą się, czemu nie? Jest taki ciekawy system, że można znowu zasadzać te berry i one po prostu po kolejnym dniu znowu odrastają. Ale ja się nie będę tym bawić. O, trener. Oczywiście, że możesz mnie poprosić o bitwę, czemu nie? Jeden Pokémon tylko. Zigzag. Pięknie mi się będzie go podpalać. O tak, płoń. Dobrze. No i skraczym się. Go wykończ. Na full restore. Oczywiście. Marynować full restore, czyli to jest po prostu przywrócenie całego życia i wszystkich ataków na Zigzagunie na levelu 7. Tego się używa pod koniec gry. Na 40-50 levelach. To jest drogie strasznie. Dobra, i wchodzimy do strasznego lasu. Nie wiem w której wersji, ale gdzieś w lasach można było złapać Pikachu. Ale to chyba w tym... jakieś poprzednie, chyba w Blue. Coś takiego, nie jestem pewien. Okej, czyli ona nam daje jakąś radę do łapania Pokemonów. Wspaniale. I znaleźliśmy Pokebola. Mnóstwo wspaniałych rzeczy można tutaj znaleźć. Nie wiem, po co nam kolejny Pokeball. Chwila, czemu nie mogę biegać? A, zły przycisk. A ty co nam powiesz ciekawego? Czyli nic ciekawego. A to jest jakaś znowu wskazówka. No spoko. I trener. Mam takie dziwne podejrzenie, że będzie trenował Pokémony robaczane. No, tak jak mi się wydawało. Nie trudno było zgadnąć ze względu na nazwę łapacz rybaków. Zobaczcie, mamy płomyczka, który bardzo ułatwi nam to wszystko. Wurmpl. Emberujemy, po prostu nie będziemy się bawić w te gierki. Dobrze, że w tej wersji nie ma kakuny, czyli tego... nie. Metapoda, ale chyba kakuna tak samo. To były takie Pokémony kokony, które po prostu cały czas używały Harden, czyli atak, który sprawiał, że im defense, czyli obrona strasznie została, przez co w ogóle nie można jej było trafić. Znaczy nie tyle trafić, strasznie mało obrażeń się zadawało. Nie zadawali nam żadnych obrażeń, tylko pół godziny się z nimi walczyło. Jeszcze jak były w trawie, to pół biedy można było uciec, ale jak się walczyło z trenerem, to trzeba było przez pół godziny przyspieszać to całe wideo. Kolejny.
Kolejna walka. Sirkun. Przyspieszam za bardzo. Przepraszam was bardzo za to. I pędzimy dalej. Co ty jesteś? Kim ty jesteś? Co ty jesteś? Chyba czegoś szuka. Szuka Pokemona o imieniu Shroomish. Szczerze? Shroomish by mi się bardzo przydał. O! Team Aqua! Szkoda, że nie ma w tych nowych wersjach już Team Rocket, czyli zespołu L z polskiej wersji tej bajki całej. Oni jednak mieli to ten swój urok osobisty. To jakieś kolejne zespoły, to jest Team Aqua, który sądzi, że tam w morzu można znaleźć odkupienie czy coś takiego wspaniałego. Po hienem, a to się bez problemu podpali. Nie bug. A Shroomisha złapiemy, bo jest to bardzo fajny Pokémon. Jak pamiętam, że grałem właśnie w wersję Szafir, tak naprawdę wersja Emerald, Szafir i Ruby to jest tak naprawdę to samo, poza bardzo małymi zmianami. No i pokonaliśmy tutaj wysłannika z Team Aqua, udratowaliśmy tego kolesia. Shroomish ma chyba jedno albo dwie przemiany. Bardzo pocieszny Pokémon. Trawiasty może używać Absorb. Któryś tam Pokémon wcześniej, którego spotkaliśmy, miał tą umiejętność i właśnie też o tym mówiłem. Daje nam Great Balla. Przyda się też. Great Ball jest lepszy od Pokébola i można dzięki niemu łapać Pokémony z wyższym poziomem. Co to jest? Tailo. Na razie nie potrzebuję żadnego Pokémona. Ptaka. Tam. Tego wietrznego. Powietrznego. Dobra. Szybko sobie poszukamy jakiegoś dobrego Shroomisha. Ciekawe, czy tutaj w tych lasach się znajdzie. Jeszcze dwa Pokémony. Patrzymy. Jak nie będzie tutaj Shroomisha, to idziemy dalej. Jeszcze jeden. O, Shroomish. Idealnie. Teraz tylko, żeby go nie zabić. Będziemy go skraczować. Dwa powinny wystarczyć skracze. Idealnie. Ale było blisko. Dobra, teraz rzucamy sobie Pokebola. Pokebola nie będziemy zużywać. I uwaga, uwaga, uwaga. Uda się. Proszę, żeby się udało. Dobrze. Woo! Złapany. No to mamy nasz pierwszy nabytek do drużyny. Jak byśmy nazwali zły przycisk, go nie nazwałem. No dobra, w którymś tam mieście będzie ten koleś, który będzie mógł zmieniać imiona Pokémonów, więc sobie go nazwiemy. W tym czasie pomyślę nad jakąś mądrą nazwą. Hiena. Ciekawego. I biegniemy dalej. I trener. Specjalnie biegam na tych trenerów, bo oni bardzo podnoszą nam expa akurat. Przydałoby się troszkę tego Shroomisha podlevelować. Za chwilę się pewnie to ogarnie. Ale to po tej walce z trenerem raczej. Po prostu damy go naprzód i będziemy go zmieniać, a tak to będzie zabijał płomyczek, przez co będziemy mieli po połowę punktów doświadczenia. No, jeden punkt życia. Naprawdę było blisko. Teraz tylko szybko zmienić sobie tego Pokemona na płomyczka i on go wykończy bez żadnego problemu. A my sobie zwiększymy po prostu poziom. Nawet tutaj używa Leech Life, czyli coś w stylu Absorb, że życie zabiera nam, a sobie dodaje. Niestety na pomyczka to nie działa, bo to jest typ ognisty. No i tak jak mówiłem, to te całe punkty doświadczenia się dzielą na połowę, przez co po połowie dostali płomyczek i nasz Shroomish, który jeszcze nie ma imienia.
Ja sobie przyspieszę. Dało mi się przebiec. Dobrze. Jak, chyba tak jak sobie przyspieszam, nie wiem. Pewnie to nieprawda, ale... Jak przyspieszam, to mniej Pokémonów wyskakuje po drodze. O, mam jakiś cios od niego. Co to jest w ogóle? Co to za ruch? Bullet Seed. Aha, czyli atakuje od 2 do 5 razy. Nawet ciekawy, ale... Nie wiem, czy jest mocny. Ogarnę to sobie. Nie chcę żadnego berry tutaj kłaść. Tylko będę zabierał. Okej, tu jest jakiś domek. Sklep z kwiatami. No cześć. Tak, Bożyder, wspaniałe imię. Chciałbym się nauczyć na temat berry. No dobra. Nie wiem, czy pod koniec mi czegoś nie da. Nie. Nie dostałem nic, za szkodę. Może ty mi coś powiesz o tym. O, coś dostałem. Whale Mill Pale. Co to jest w ogóle? Aha, czyli... po prostu... jakaś konewka chyba, albo coś takiego. O, i kolejne berry dostaliśmy. Miło. Fajnie. Pogadaliśmy sobie. Tutaj chyba z tyłu tego sklepu coś będzie. Trawka i... jakiś przedmiot. Co tu jest po hiena? No to... Ember 1 i powinno wykończyć. 14 level, miło. Jeszcze 2. Potion. Nie wiem, czy się opłacało. Może. Troszkę kasy oszczędziliśmy. Nie Scratch. No dobra, niby wszystko jedno. Bo nic tam kompletnie nie zrobił. A ty czego chcesz? Też się bić. Zigzagon. Czemu oni muszą mieć takie beznadziejne te Pokémony wszystkie? Nie dość, że o połowę mniejszy level to jest... Full Restore. Że o połowę mniejszy level to jeszcze ten. To jeszcze takie słabe. Dodatkowo na głupoty po prostu kasę marynują. Na full restory. Nie lepiej po prostu spędzić trochę czasu i wytrenować dobrego Pokémona, a nie słabego mieć ze słabym levelem i po prostu full restory na lewo i prawo. Dwa Pokémony. Lotad. Wodny. Może być problem, ale powinniśmy sobie poradzić, ponieważ użyjemy potionka i sobie szrumisze tutaj podlewujemy. Ups, a tylko 2. Dobra, i sobie zmienimy na szrumisza raczej. On się powinien okazać lepszy troszkę. Akurat w tej walce. Absorb, zobaczmy ile zrobi. No niezbyt, ale użyjmy sobie tego jeszcze raz. Przyspieszę to, bo to całkiem dużo czasu zajmuje. A tackle ile zrobi? No to tackle będziemy używać bez przerwy. Długo by to zajęło właśnie bez tego. O, sparaliżowany, miło. O, jeszcze sobie użyjmy absorba na koniec, żeby trochę życia zregenerować. No. Mamy nowy ruch. On chyba paraliżuje przecież przeciwnika. O, chcesz użyć szrumisza. No to idealny będzie płomyczek, który tutaj podpali przeciwnika. No i dobra. Szrumisz atakuje. My podpalamy. I nie żyje. Za jednym ciosem. Dostaliśmy 96 pokedolarów. O. Chyba będzie pierwsza z podwójnych bitew. To jest chyba w tej generacji wprowadzona nowa rzecz, że dwa Pokémony naraz mogą się bić.
No właśnie. Sobie po prostu wybieramy po kolei. Najpierw sobie może uleczę tego płomyczka, bo już troszkę niestety życie stracił. A tutaj sobie weźmiemy może na Lotada Absolut. No i troszkę też HP zregenerowaliśmy. Tutaj Grow nic nie zrobi. Harden. Dobra, płomyczek, pora na trochę akcji. O, nie mogę tego użyć. Mam eter. Miło. Oto używamy na Ember. Eter działa w taki sposób, że po prostu przywraca nam 10 z tego ruchu. 10 PP, czyli chyba punkty akcji po polsku. Może Stansport damy na Lotada. Dzięki temu mnie sparaliżowany i nie będzie mógł tutaj atakować. O, tutaj zbiera energię ten Seedot. To Ember na Seedota. O, nie wiem po co użyłem Stanspora znowu. Ale okej. Genialnie. Genialnie. A Astonish i tak użył. Dobra, no to Ember damy, a tutaj damy Tackle. To będzie mało efektywne. Nie, normalnie. To jakiego typu to jest Pokémon? Myślałem, że to jest wodne. No, 8 level. No, to wygraliśmy kolejną bitwę. I lecimy dalej. Chyba to będzie miasto. Znaczy sobie z tym was zawalczymy. Oj, ten odcinek będzie dość długi, już nie dojdziemy do gymu, żeby walczyć z trenerem. Magikarp. Zna tylko jeden atak podejrzewam, więc będę po prostu skraczował coś. No. Tylko jeden atak splash, który nie robi kompletnie nic. To jest chyba jedyny atak, który ma opis, że nic się nie stało. Zobaczcie teraz. Może splash? Ale nic się nie stało. To jest niestety taki bezużyteczny Pokémon. Jest bezużyteczny chyba do 15 levela, kiedy zostaje Tackle, czyli ten podstawowy atak kompletnie. Ale na 20 levelu ewoluuje w Gyaradosa, czyli jednego z najlepszych Pokémonów wodnych. Niestety trzeba będzie przeboleć przez to, bo podejrzewam, że będziemy też Magikarpa łapać w późniejszych stadiach gry już. Ale to jak będę u Pokémonu około levela 15-10, bo naprawdę nie chce mi się od samego początku, od 3-4 levela levelować na 20 Pokémona, który nie potrafi kompletnie nic zrobić. Bierzemy sobie Berry. Nie chcę zasadzać. To jest jakaś babcia może. Coś fajnego nam podaruje w prezencie. O, dostałem Berry. Ale powiedziała, żebym to zasadził. Tylko po co? I tak Berry nie są tak bardzo przydatne. A i tak jest ich dużo. Rustboro City! Czyli jedno z wielkich miast w krajach Pokémon. Chyba w każdej wersji jest jedno. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!